Sponsorem kanału jest firma TTHO Stasiak. Zapraszam do oglądania i do subskrypcji kanału Cioną Połoczą. Warto, dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych rozmówców i przede wszystkim świetny prowadzący. Pozdrawiam serdecznie. Sponsorem kanału jest firma Hello Logistics, lider w spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj temat, myślę, że bardzo ważny, czyli Lech Poznań, a zatem drużyna, która naprawdę się zbroi i szykuje niezwykle wartościowe transfery, będzie taką ligową potęgą i czy być może będzie w stanie zdominować ligę. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Kikut, bardzo znany piłkarz sprzed laty Lecha, no i reprezentacji Polski. Witam cię, Marcin. Dobry wieczór. Cześć. I Piotrek Niedbała jest też z nami, a więc ekspert tu kanału Cioną po oczach. Cześć, Piotrek. Cześć Łukasz, cześć Marcin, jedziemy. Jedziemy, tak jest. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, bo to najlepiej chyba na liczbach, chciałbym, żebyśmy mieli takie fajne wprowadzenie też merytoryczne. Cześć Maciek, cześć Artur, już są pierwsze osoby na czacie, także bardzo nam miło. Zobaczcie, jak to się wszystko zmieniało. Bardzo fajne są zestawienia właśnie, jeżeli chodzi o Transfermarkt. I zobaczcie, tak wygląda zestaw 100 najważniejszych i najbardziej wartościowych transferów do Ekstraklasy. Oczywiście nie wszystkie zakończyły się dobrze dla klubów, które kupowały, ale myślę, że jest to ciekawe. Więc do tej pory rekordowy transfer to oczywiście Bartosz Szlisz, zakupiony z Zagłębia przez Legię Warszawa, 1 840 000 euro. Mike Najewrowski, również Legia, 1,5 miliona. Lirim Castrati, tu chyba można mówić o lekkim niewypale, chociaż Castrati trochę w Europie przyniósł, 1 300 000. Afonso Sousa, a myślę, że wielu mówiło, że to nie wypał, ale jednak sądzę, że to wartościowy zawodnik, 1 200 000. I piątkę zamyka Adriel Balua, zakupiony właśnie przez Lecha Poznań za 1 200 000 euro. I tu wchodzi cało na biało nasz bohater dzisiejszy, o którym sporo porozmawiamy, który na 85% według Transfermarktu wzmocni Lecha Poznań, czyli Ali Golizadeh, 30 występów w reprezentacji Iranu, zawodnik, który grał na Mistrzostwach Świata. No i właśnie za 1 800 000 euro ma zostać kupiony przez Lecha Poznań. Zobaczcie, 6 goli, 30 występów, naprawdę imponujące umiejętności, bo przed programem się przygotowałem i obejrzałem kilka jego naprawdę takich kompilacji. Sądzę, że takiego gracza to jeszcze w Ekstraklasie od czasów Ljuboi Stilicia nie było, chociaż oni nie kosztowali tyle. Oczywiście jest to prawy napastnik, dosyć fajne liczby i ostatnie lata spędził w Charleroi, rzeczywiście miał kontuzję i to może być jakiś problem. Wcześniej Kasim Pasa, no i kluby irańskie. Tyle tytułem wstępu. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy. Masz tu w ogóle pozdrowienia od Maćka Maćkowiaka. Marcin, no i pytanie oczywiście najpierw do Marcina, a potem do ciebie, Piotrek, czy to może być transfer rzeczywiście taki rewolucyjny, czy to może być waszym zdaniem transfer, który gdzieś zmieni też postrzeganie Ekstraklasy i na przykład irańscy piłkarze, patrząc ci lepsi, bo Iran naprawdę ma całkiem niezłą drużynę narodową, będą chcieli przyjść do Polski albo gracze z tamtego rejonu świata. Marcin, oddaję tobie głos jako pierwszemu. Piękne wprowadzenie, dziękujemy. Rzeczywiście zaskakująca postać. Dla mnie też kibica, który jest trochę dalej od piłki, to bardzo nawet egzotyczny kierunek Iran, ale rzeczywiście jak się zagłębimy w futbol irański i ten futbol, który gdzieś azjatycki krąży po świecie, to tam jest dużo jakości i może się okazać, że Ali po pierwsze jest w Europie, grał, rozwijał się w dobrej lidze. Po drugie, umiejętności, które prezentuje, mogą rzeczywiście okazać się ponadprzeciętne na polską ekstraklasę, a tego potrzebujemy, tak jak rozmawialiśmy jeszcze na wstępie. Polska ekstraklasa musi cały czas iść do góry, musi rosnąć i ta jakość, tego też mocno kibice oczekują, ta jakość musi wzrastać, a nie wzrośnie, jeżeli nie będzie nakładów finansowych i chwała działaczom Lecha i każdego klubu, który chce wyłożyć jak największą garzę na to, żeby najpierw opłacić transfer, a następnie wypłacać regularnie określone apanaże dla piłkarza jakościowego, który zrobi różnicę i zrobi różnicę nie tylko w danej drużynie, tak jak Ljuboja robił różnicę, czy Gigi Foet, czy Stilic,
jeszcze za moich czasów, nie tylko w klubie, ale też w całej ekstraklasie. No i to też rozmawialiśmy jeszcze na wstępie. Ta różnica zawodnika jakościowego, tak mocno jakościowego, może okazać się bezcenna w eliminacjach i do europejskich pucharów, a później kolejno do tego, żeby pokonywać fazy poszczególne. Więc już wiemy, już Lech to pokazał w lidze konferencji, no bez jakości nie ma szans zaistnieć, a w tych takich właśnie momentach stricte kluczowych, strategicznych, to ta jakość indywidualna robi robotę. Zdecydowanie, on ma kiwkę, on ma bardzo dużo ciekawych rzeczy. Jest z nami Maciek z Opola, pozdrawiam cię serdecznie teraz na emigracji w Anglii. Piotrek, jak ty oceniasz potencjał tego transferu? Czy to może być taki transfer, że właśnie wiesz, ludzie będą chodzić na takiego goli zadecha także w innych miastach, jeżeli oczywiście Lech ostatecznie dopnie ten transfer? Na pewno jeśli Lech dopnie transfer, bo to najpierw musi być dopięte. Pogłoski to są zawsze pogłoski. Tak. W każdej bajce jest troszkę prawdy. No tak. Tylu piłkarzy, ilu miało przyjść do polskiej ligi i miało tutaj grać, to myślę, że w całej lidze brakłoby miejsca. Ali jest na razie wirtualnym zawodnikiem dla Lecha, aczkolwiek rzeczywiście pod względem tym, że potrafił się znaleźć w dobrym europejskim klubie, jest w wieku 27 lat, więc takim chyba najlepszym dla zawodnika, bo myślę, że Marcin też przyzna, 27-30 to jest taki top, zgadza się? Pik, tak. Tak, jest pik, pięknie nazwane. Ja mimo wszystko, okej, jeśli przyjdzie i pokaże rzeczywiście te cojones i pokaże, że potrafi być gwiazdą ligi, chwała mu za to już przedwstępnie. Ja, jeśli chodzi jednak o zawodników Lecha, pamiętam, to był pierwszy jego mecz, pierwsze wyjście, nie pamiętam z kim, na pewno to była Liga, ale mówię to o Balua. Dla mnie to był Balua. Tak, dla mnie to był, to w pierwszym meczu jak go zobaczyłem, mówię, to będzie gość, który rozchrzani tą Ligę. To będzie gość, który będzie potrafił skrzydłem zrobić, co będzie chciał i będzie fruwał. Będzie wchodził tam, gdzie będzie chciał i po pierwszych chyba dwóch meczach miał jakiś taki spadek, którego nie rozumiem do końca, bo ani nie zauważyłem, żeby gdzieś go ktoś bardzo ostro potraktował. Nie wiem, co się wydarzyło, ale on spuścił z tonu. Gdyby Balua grał na tym poziomie, na którym pierwsze dwa mecze pokazał się naprawdę technicznie mistrz ligi, tylko gdzie dalej on jest. To mnie przeraża, że zawodnik nawet jak przychodzi, pokazuje się w jednym, w drugim meczu, znika. I tego się boję. Bo takich zawodników, którzy przychodzili z nazwiskami nawet, to chyba też jeszcze za twoich czasów, Marcin, był taki niemiecki reprezentant, który też przyszedł chyba do któregoś z łódzkich klubów. Uciekło mi nazwisko, ale to też był taki wiekowy już pan, ale wszyscy mówili, że to jest człowiek, który zmieni tą ligę i będzie gwiazdą. Zaraz sprawdzę albo przypomnę sobie to wrócę do tego nazwiska i nie zagrał nic. Tak bywa, słuchajcie, ale ja mimo wszystko uważam, bo ja go pamiętam z Mistrzostw Świata i pamiętam, jakie świetne na mnie wrażenie zrobił. Sądzę, że goli zadech już też się sprawdził w Charleroi. Kiedyś był łączony z Besiktaszem i nawet tam kibice Besiktaszu, wiadomo, w Turcji kochają zawodników, zrobili taki filmik, gdzie się bardzo cieszyli z tego powodu, tam nie udało, że on tam przyjdzie. Ostatecznie nie udał się ten transfer, gdzieś się wysypał do Besiktaszu. Sądzę, że Ali właśnie ma to coś, wiecie, najfajniej moim zdaniem, jak trafiają do nas piłkarze, którzy mają kiwkę właśnie, mają to odejście, tak jak albo doskonałe umiejętności techniczne, jak Luboja, albo pamiętamy Stylicza, który też to z czasów Marcina. Zresztą żartowaliśmy, bo ja mówię do Marcina przed wejściem do programu, czy pamięta takie okienko mocne Lecha? On mówi, że pamiętam i tutaj właśnie przypomniałeś, Stylicz, Arboleda, znaczy ten, Stylicz, Peszko i Arboleda, tak? Arboleda, więc tak, i ten mocarny Lech, żeśmy sobie przypomnieli. Lech w ogóle, powiem szczerze, bo żeśmy z kolei wczoraj z Jarkiem Krukiem opracowali definicję Gargameli, to muszę wam też powiedzieć, a zatem Gargamele to są właśnie zagraniczni piłkarze, którzy zabierają miejsce polskim piłkarzom, grają słabo, no i najczęściej trafiają do polskiej ligi z uwagi na jakieś tam menedżerskie układy.
Ali Golizadeh, co by nie mówić, Gargamelem nie jest, więc byłoby jakimś nietaktem nazwanie go tym określeniem. Marcin, czy to jest właśnie taki, wiesz, jak, chodzi mi o to, że jak przychodzi taki zawodnik, to też czy zespół się od razu lepiej czuje, a może odwrotnie, chcę mu pokazać na treningach, że nie jesteś taki mocny. Jak to działa rządzi? Tak? Właśnie, jak to jest psychologicznie? Czy cieszą się piłkarze na przykład, widząc, że taki zawodnik naprawdę, wiesz, grajcar taki przychodzi na trening? Już odpowiadam, ale rzeczywiście Piotr, tylko dorzucę do Baluj, że byłem na tym meczu i identycznie w 100% miałem to samo odczucie już później po kilku tygodniach, miesiącach. I potem spadek. Tak, taki regres. Rzeczywiście, no tu jest troszeczkę inny chyba profil chłopaka i też po tym, co Łukasz wyłożył, przejrzał go od lewej do prawej, to wydaje się, że zagrożenie tego scenariusza jest nieduże. I na to będziemy liczyli, jeżeli kontrakt rzeczywiście zostanie sfinalizowany. Jeśli chodzi o ten aspekt psychologiczny wewnątrz, w szatni, co tam się dzieje, oczywiście zawsze pierwsza reakcja, dzisiaj też już chłopacy są mega dojrzali, nawet ci młodzi, to myślę, że ta pierwsza reakcja jest zawsze pozytywna. Fajnie, bo przychodzi facet, który nam wzmacnia naszą ekipę. Oczywiście ten, jest zawsze ten jeden zawodnik, który jest mocno zniesmaczony, czyli ten, który rywalizuje na bezpośredniej pozycji. Więc on ma największy problem, ale to już tam się wewnętrznie rozgrywa i myślę, że początek jest zawsze optymistyczny, pozytywny i też pamiętam te transfery, chłopacy jak przychodzili, to Polacy zawsze chcieli na początku pomóc, mocno wprowadzić w szatnie, no ale rzeczywiście też jest ta zasadność i ona jest obecna w standardzie na całym świecie. Jak się zaczyna trening, to już jest mocna walka o swoje. Nie ma taryfy ulgowej. Nie ma żadnej taryfy ulgowej i taki Ali będzie musiał też poczuć poprzez trening, poprzez szatnie wewnątrz, czym jest Polska Liga Ekstraklasa, co go spotka, czyli to, co dostanie tą dawkę piłkarską na treningu, to musi sobie od razu też przefiltrować i przeanalizować w głowie, co go będzie spotykało na boiskach i myślę, że to też jest dla niego od razu taki mocny sygnał, gdzie wylądował. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to ja lubię bardzo właśnie takie, zrobimy teraz takie wprowadzenie. Zobaczmy sobie na kadrę Lecha, więc podzielę się z wami też ekranem. I zobaczcie, tak właśnie na kadra Lecha się prezentuje, jeżeli chodzi o Transfermarkt. Wyceniana jest ogólnie na 34 miliony euro. To jest całkiem nieźle, uważam, jak na polski zespół. Całkiem dobra wycena. Oczywiście najbardziej wartościowy Iszak, 2,5 miliona euro wyceniany tutaj właśnie przez Transfermarkt. Ciekawy jestem, co, jak, jakie losy będą dla Marchewki teraz. 1,5 miliona z Filipem wywiad mamy, będzie wypuszczony niedługo przed pierwszym meczem Lecha w europejskich pucharach. On ma cały czas nadzieję, że będzie jednak bardzo mocnym punktem Lecha, więc jestem ciekawy właśnie, na ile taki Marchewka może się nauczyć od takiego Golizadeha, więc ile może od niego podpatrzeć, bo to też jest istotne. Zobaczmy na pierwszą jeszcze jedenastkę Lecha i zastanówmy się może wspólnie, gdzie by się te wzmocnienia jeszcze przydały. Oczywiście Skóraś już nie gra, więc gdzieś może Golizadeh może go w jakiś sposób zastąpić też może na tej pozycji. Natomiast tak się prezentuje pierwsza jedenastka z ostatniego meczu z Jagiellonią, wygranym przez Lecha 2-0, więc jest Reboczo, Dagerstal, Szatka, Pereira, Murawski, Karlström, Marchwiński. Tutaj grał w środku akurat takiego rozgrywającego. Welde po lewej stronie, który okazał się być jednak dobrym piłkarzem, chociaż było mnóstwo wątpliwości, ale przypomnijmy, Lech przecież awansował aż do ćwierćfinału Ligi Europy, Sobiech i Skóraś. Chłopaki, patrząc na tą jedenastkę i na te pozycje, to gdzie byście widzieli jeszcze wzmocnienia Lecha? Wiemy o tym, że jeszcze tu jeszcze króciutko wam pokażę taką sylwetkę, tylko zaraz to znajdę, bo miałem to przygotowane, tego Szweda, którym się interesuje, to nie to, ale zaraz to Anderson, znajdę. Anderson, tak? Mówisz o Andersonie. Tak, tak. Elias Anderson. Oczywiście Elias Anderson, tak, więc jest obrońca, ale 27, zobaczmy. Tak. Gdzie byście widzieli jeszcze, patrząc na tę jedenastkę wzmocnienia Lecha i na to zestawienie personalne? Marcin, może ty, bo ty jakby jesteś bliżej i pewnie wiesz więcej od nas. My na pewno też się chętnie odniesiemy właśnie do twojej opinii. Bo to też tutaj jesteś, ale ja mam swoje w głowie, ale czekam na twoją opinię, nie chcę nic sugerować. Tak, no na pewno lewa strona Reboczo, tutaj się zaczyna, można powiedzieć, kotłować i ta karuzela transferowa wokół niego też mocno zaczyna się kręcić. Jest to dla mnie postać bardzo, bardzo istotna
i znaleźć osobę, która go zastąpi 1-1 byłoby naprawdę niesamowicie fajne, pozytywne. Generalnie, jeżeli Lech chce odzyskać Mistrzostwo Polski, a taki zapewne jest cel i miał bardzo, bardzo dobry sezon w europejskich pucharach zakończony sukcesem, to wydaje mi się, że docelowo, ogólnikowo spoglądając na tą jedenastkę, trzeba mieć dwóch zawodników na jedną pozycję. Tak jest. Tak naprawdę na tym samym poziomie. I teraz tam trzeba byłoby jeszcze zajrzeć głębiej, jak to jest z tymi umiejętnościami 1-1. Według mnie, no oczywiście zastąpienie Skurasia tutaj już dzisiaj po tych naszych rozmowach widać, że Ali mógłby być tą postacią i to jest, myślę, że transfer numer jeden i to jest cel numer jeden działaczy. Tak jest. Nie wiadomo sobie, tam sytuacja też już się poprawiła, z tego co wiem, ze zdrowiem Iszaka, więc z tych napastników tak naprawdę trzeba mieć trzech przy graniu na trzech frontach, a taki zapewne znowu będzie też cel Lecha, więc to jedenastka to jest jedno, ale ja bym chciał, żebyśmy mogli sobie wyświetlić obok taką samą jedenastkę i wtedy naprawdę o właśnie, to mówimy, jest to. Mówimy o teamie, który może w końcu dokonać dominacji i stworzyć rzeczywiście taki mocny zespół na lata. Dokładnie. Maciek Maćkowiak pisze, zawodnik, który gra w swojej reprezentacji i przychodzi do klubu z Ekstraklasy, to jest super transfer, zgadzam się w 100% z Maćkiem, ale jak sprawdzamy szrot, to dla mnie to nie jest transfer, tylko zapcha i dziura. Właśnie, w ogóle chłopaki, tak, bo ja wczoraj wymyśliłem takie coś, że powinniśmy właśnie sprowadzać, żeby tych gargameli uniknąć, to powinno być 20A minimum, żeby stranieri przyszedł, musi mieć 20A. To oczywiście pół żartem, pół serio, bo trudno taki wymóg. Kiedyś w Anglii tak było, że żeby dostać pracę w Premier League, to piłkarz musiał zagrać określoną liczbę w swojej reprezentacji, ale jednak ja uważam, że powinniśmy się szanować, przynajmniej te kluby mocne, czyli Legia, Lech, Raków, które wydają na piłkarzy, powinny szukać właśnie reprezentantów, więc, ale jakie wy macie w tej sprawie zdanie? Czyli ja... Takie dla mnie to jest na dwoje bawka wróżyła, bo potrafili przychodzić do polskiej ekstraklasy zawodnicy, niekoniecznie może ci emerytowani, ale właśnie zawodnicy, którzy przychodzili pokazać się i to od razu też było widać po zawodniku. On dwa razy mocniej trenował, on zostawał po treningu trenować stałe fragmenty i jeśli dla zawodnika przychodzącego do ekstraklasy, ekstraklasa z założenia jest przystankiem, to już będzie dobry zawodnik. Ale jeżeli sprowadzamy zawodnika, który grał 30 lat na przykład w Hiszpanii i przyjeżdża dobić do emerytury, bo już go nie chcą nawet w sekunda czy jeszcze niżej, no to ja tego nie akceptuję. Nawet do niższych lig nie akceptuję. Wolę, żeby w pierwszej, w drugiej lidze grali zawodnicy, którzy mają po 17, po 18 lat i się rozwijali, pokazywali, niż sprowadzać zawodników, którzy być może jeszcze coś ugrają, być może strzelą dwie ładne bramki i to jest wszystko, na co ich stać. Niekoniecznie musisz być reprezentantem, żeby być dobrym zawodnikiem, bo znamy wielu zawodników w polskiej lidze ostatnimi czasy, wybrany Grosik zawodnikiem sezonu, który nie gra w kadrze. No nie gra w kadrze, to prawda. Grał oczywiście, jest byłym kadrowiczem, być może jeszcze zagra, bo jeśli się zrobi gorąco Santoszowi, to być może też go jeszcze ściągnie, ale patrzmy na to, że nie każdy zawodnik grający w reprezentacji musi być tym najlepszym. Jest wielu zawodników, którzy stanowią o jakości swoich drużyn i nie możemy patrzeć tylko na Lecha, bo ja jestem tego zdania, że im więcej mocnych drużyn w Ekstraklasie, tym w końcu zaczną przypływać i pieniądze, i dobrzy zawodnicy, i w końcu zacznie się coś dziać. W końcu będą na trybunach 25-30 tysięcy kibiców i to będzie norma, a nie w mecz kolejki czy mecz sezonu. I na tym powinniśmy się skupiać. Taka moja opinia.
Ja uważam jednak mimo wszystko, że warto patrzeć na reprezentacje te słabsze i stamtąd Oczywiście. wyławiać. Wiecie, tak nawet z takiej Mołdawii, bo widać było, że tam naprawdę paru chłopaków potrafi grać, szczególnie w drugiej połowie, bo to nie było tylko tak, że myśmy sobie odpuścili, tylko oni też potrafili grać ostatecznie, ale nieważne. Chodzi o coś innego. Bo zaraz Marcin oddam Ci głos, a wydaje mi się, że Lech mógłby poszukać jeszcze bramkarza, bo tutaj Kajetan 1982 pyta, czy oprócz piłkarza z Iranu i Szwecji lub piłkarzy można by się spodziewać w kolejorzu. Ja bym poszukał jeszcze drugiego klasowego bramkarza, podobnego jak Bednarek tutaj, dlatego że warto, żeby miał konkurenta na swoim poziomie. Była wielka wtopa z tym, z Rutko, to już żeśmy śmiali się z Marcinem, to Marcin ma dla Was też kilka zakulisowych informacji, jak do tego sprowadzenia. No nie chcę go nazywać Gargamelem, chociaż trochę się gdzieś od tego Gargamela Rutko otarł, więc dobra, trochę Gargamel, no. Ale krótko mówiąc, który zawalił Karabach zresztą i zawalił najważniejszy dwumecz, moim zdaniem, Lecha w historii pięcioletniej. Tak od czasów waszych tych pucharów tak naprawdę to był historyczny mecz. No jak można takiego garnąć? Dobra. Ale okej. Okay. Marcin, jak Rutko trafił? Bo to też ciekawe, co mi opowiadałeś przed wejściem na antenę, ale przed YouTube'ową antenę, przyzwyczajenia z telewizji, na naszego YouTube'a. A jak to się stało? I powiedz mi teraz, czy zgadzasz się, że może jakiegoś bramkarza jeszcze by Lecho, drugiego, równemu Bednarkowi by się przydało? Marcin, jeszcze na sekundkę tylko ci wejdę w słowo, bo właśnie Pazdan Michał, nie wiem, pewnie nie widać, ale Pazdan Michał właśnie zaprezentował się z koszulką wieczystej, więc emerytura mamy pełna. Mamy news, Piotrek, mamy, jest ciona news mocny, właśnie o tym. Szymek Gawrycki. Nie wiem, czy widać, być może, nie wiem. Nie, widać tylko białą taką tą. No właśnie, niestety. Mamy już na naszym Facebooku ciona news. Szymek Gawrycki, słuchajcie, nasz młodziutki dziennikarz. Chłopak jest dopiero w pierwszej klasie, będzie liceum, ale już mi napisał. Jest pisze artykuły. Jest na wczasach w Belek i mówi: Panie Łukaszu, czy mogę wrzucić opazdanie w wieczyste? Ja mówię: dawaj, wrzucaj. I ten Marcin, opowiedz. O, tu Robert Pawelec jeszcze pisze, że Rutko to Gargamel z pierwszej top 10. Tak, to akurat tak. Dobra, Gargamel jak nic, ale już nie chciałem chłopaka obrażać. Gargamel, jak już tak jest, to numer jeden i rzeczywiście tak się zadziało. Nie wiem, jak był sprowadzany i kto go sprowadzał oczywiście, ale dziś zbudowałem taką dość solidną, opartą też na pewnych informacjach tezę, że no jednak czasami, to też jest taka pewna zależność przy ruchach transferowych i z drugiej strony nie ma co się dziwić, jeżeli jakiś bramkarz nie do końca spełniał oczekiwania czy trenerów, czy działaczy generalnie wszystkich, a prezentował jakiś profil, no to teraz szukamy odmienny profil takiego piłkarza, czyli jeżeli prawy obrońca, tak jak ja, był za bardzo ofensywny, no to trener Franciszek Smuta sprowadzałby bardzo defensywnego tego prawego obrońcę, ale jeden i drugi, albo przynajmniej szczególnie ten drugi, który miałby się zająć defensywą, to po prostu zawalał wszystko i rzeczywiście przy Rutko miał być silny, potężny bramkarz z dobrym przedpolem, no bo przy Van der Warcie to po prostu wybrzmiewało z każdej strony, że jest to określony deficyt i tam się, to wiemy, pamiętamy, widzieliśmy, zdarzały błędy. No i tak zamienili, że okazał się na linii po prostu nie słaby, tylko przesłaby, bo to, co się działo z Karabach, to serce krwawiło mi bardzo, bo chłopacy praktycznie byli jedną nogą w dalszej rundzie i by zrobili furorę. Jestem przekonany o tym i jakby czując to z autopsji, a no facet jedną bramkę może się zdarzyć, ale nawet w najgorszym wypadku, a on tam zawalił chyba przy trzech, miał swój mocny udział. Także trzeba uważać, że czasami to, że następny transfer i przychodzi bramkarz czy zawodnik, który gdzieś powiela pewne aspekty poprzedniego, to znaczy, że on też jest zły, że nie pasuje do koncepcji. Trzeba głęboko weryfikować te profile. A powiedz, Marcinie, twoim zdaniem bramkarz by się przydał? Jeszcze jeden do rywalizacji tutaj z tak, Filipem Bednarkiem? Tak, oczywiście, kończąc, oczywiście, bo to pytałeś, jak najbardziej, to jest bardzo istotne, aby dwóch bramkarzy było na bardzo wysokim poziomie. Pamiętam, że zawsze mieliśmy z tych 6 lat mojego grania w Lechu, mieliśmy dwóch zawsze bardzo równych bramkarzy, zawsze trzeci to też był taka albo młody, albo zawodnik, który też był solidny i nie budził strachu, że jak jeden z tej dwójki wypadnie, to już jesteśmy bez bramkarza, więc to się działo i to musi być powielane.
Antoni Macierewicz Junior, czyli stały widz kanału Cioną Poczak. Świetne. Pozdrawiam cię, Antek. Pisze tak: o cholera, to jest Marcin Kikut z Lecha? Ja pierdzielę, wygląda jak adiunkt na Wydziale Fizyki Kwantowej. Dobry wieczór wszystkim. Także widzisz, kibice cię niektórzy widzą po raz pierwszy od dłuższego czasu, ale właśnie po to jest kanał Cioną Poczak, żeby takie fajne tutaj spotkania... Jest. Tak, tutaj Marcina wykopaliśmy, ale będziemy go częściej wykopywać, szczególnie jeżeli chodzi o mecze Lecha, bo naprawdę to będzie ciekawe po europejskich pucharach i mamy nadzieję, że ta przygoda Lecha będzie co najmniej tak udana jak w ostatnim sezonie. No i właśnie, teraz pytanie do Was, czy gdzieś zakładając, że przyjdzie ten Johansson, że przyjdzie Golizadek, pewnie jeszcze z jeden czy z dwóch piłkarzy, aha, jeszcze jedną ważną rzecz, zanim sobie pogadamy, jak może wyglądać ta przygoda Lecha i czy rzeczywiście zrobią fajny wynik, jeszcze tu Kamil Eindhoven, pozdrawiam Cię, to jest człowiek, który bardzo ważne transfery ogarnia, także za chwilę nie chcę zdradzać wszystkiego, ale Kamil pisze tak, pozdrowienia dla Marcina Kikuta, oglądałem jak byłem mały w telewizji, teraz można posłuchać i dla Piotra Niedbały oraz Maćka Maćkowiaka, pan Maciek super gość, no i właśnie o to chodzi, fajna ekipa się tworzy wokół Cioną Płoczach, pracujemy krok po kroku, ale chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz właśnie też z Transfermarkta, bo to jest ciekawe, rekordowe transfery z kolei z Ekstraklasy i zobaczcie, i to są już coraz poważniejsze liczby i mnie to cieszy. Zobaczcie, Kacper Kozłowski z Pogoni, oczywiście Szczecin za 11 milionów euro odszedł do Brighton. Smuci trochę wiek, że tak szybko, 18 lat, ale cieszy suma na pewno. Kuba Moder, 21 lat, z Lecha 11 milionów też do Brighton. Kuba Kamiński z Lecha oczywiście do Wolfsburga 10 milionów euro, Radek Majecki z Legii do Monako 7 milionów, Michał Skóraś i to jest właśnie ten hit no, sprzed niewielkiego czasu 6 milionów euro do Brugi i Janek Bednarek także z Lecha do Southampton 6 milionów euro. Zobaczcie, w zasadzie sam Lech, więc to pokazuje też potęgę szkolenia w tym klubie i jest to bardzo, bardzo ciekawe, że tak to wygląda, ale cieszy to, że te sumy wzrastają. Marcin i Piotr, patrząc na te hipotetyczne, ale już bardzo, myślę, prawdopodobne wzmocnienia Lecha i to, że jednak większość piłkarzy została mocnych w Lechu, co cieszy, jak Iszak na przykład, czy wy uważacie, że po pierwsze Lech może zdominować ligę i wywalczyć Mistrzostwo Polski i czy może powtórzyć taką swoją drogę w lidze konferencji? Marcin, ty pierwszy, a potem Piotrek. Tak, zdecydowanie. Uważam, że jest to do zrealizowania. Jeszcze chciałbym taką też ciekawostkę zauważyć, że pokazałeś liczby tak zwane wyjść transferów za granicę, ale zaczyna się tworzyć fajny trend przyjścia do ekstraklasy zawodników z rynków, które chociażby za moich czasów były praktycznie tylko w jedną stronę. Autostrada była w jedną stronę do Szwecji, a ze Szwecji już tam nic się nie działo. Z wielu innych miejsc lig w Europie, które są cenione, nie przychodzili do ekstraklasy, więc to jest bardzo dobry trend i myślę, że to też poprawi jakość. A jeśli chodzi o dominację Lecha w ekstraklasie, no myślę, że to już jest ten moment i ten czas. Zdecydowanie na to, żeby całość projektu Lech Poznań, który urodził się, zaczął w 2006 roku, żeby skonsumować to na najbliższe lata i stworzyć team, który będzie swego czasu Wisła, jeszcze też właśnie te dekady wstecz i jakiś czas temu Legia dominowały rok po roku i to jest, uważam, w zasięgu Lecha Poznań. No a tak też jak rozmawialiśmy, no to się zaczyna dziać w gabinecie prezesa, właściciela, kiedy zaczyna wychodzić moneta i robią się poważne, mocne transfery, które mają przynieść jakość i z tej jakości później dzieje się ten sukces, a też jest fundament, uważam, rewelacyjny, bo nie było mistrzostwa, więc już jest podrażniona duma po tym mistrzostwie na stulecie. Były niesamowite puchary, więc apetyt został pobudzony równie mocno. No i teraz czas na to, żeby podwójną koronę zdobyć i zrobić też furorę w europejskich pucharach, no i zacząć dominować na dłuższy czas. Mamy też dla Was niespodziankę, za chwilę do naszej rozmowy dołączy właśnie Kamil Zeindhoven, który współpracuje z PSV, więc spontanicznie postanowiłem i też napisał na czacie, że chciałby dołączyć do naszej rozmowy. Ma dużo ciekawego do powiedzenia o transferach, więc myślę, że to będzie ciekawe. Będzie czwarty rozmówca, więc więcej możliwości jakby też polemiki i odniesienia się. Piotrek,
Jak ty to widzisz? Jak ty widzisz przede wszystkim właśnie przy tych hipotetycznych wzmocnieniach tę drogę Lecha? Nie ma co ukrywać, bo tutaj kibicy już pytali na czacie, Kajetan pytał o to, że naprawdę jest, może nie na pink, ale jednak jest ambicja, żeby Lech przy tych naprawdę super wynikach w szkoleniu, nakładach, dominował w lidze i gdzieś próbował dystansować jednak pozostałe zespoły i osiągał coraz lepsze wyniki w pucharach. Piotrek, jak ty to widzisz? Ja mam trochę mimo wszystko pewien i to nawet duży niedosyt, przynajmniej na razie, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Nie oszukujmy się, Lech Poznań ma bardzo mocną kadrę i to wszyscy tutaj wiemy, zgadzamy się i jakby nie polemizujemy z tym tematem. Ale na tą chwilę Lech Poznań, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba nie dokonał jeszcze żadnego poważnego transferu. Znaczy w tym momencie nie, jeszcze potwierdzonego... Jeszcze nie, mówimy o potwierdzonych. Nie. Więc na tą chwilę, jeśli chodzi o start, a wiemy dobrze, że ta przerwa między rundą wiosenną a jesienną jest bardzo krótka i żeby zgrać ten zespół i nowych zawodników dokoptować na poziomie takim, jakim wszystkim zależy, a polskie drużyny startują dość wcześnie w rozgrywkach europejskich, to Legia Warszawa wyprzedziła o dwie długości w tej chwili Lecha. Zakontraktowali już przed sezonem trzech zawodników bardzo mocnych, którzy znają polską ligę, którzy są na pewno wzmocnieniem, bo liga ich zweryfikowała już, więc pod tym względem uważam, że Lech popełnia falstart. Chciałbym się mylić i chciałbym, żeby ta jakość przyszła jakby ze startu sama i zadziałała, ale na tą chwilę no nie chcę być złym prorokiem dla Lecha, ale dla mnie Legia na tą chwilę wyprzedza Lecha o co najmniej jedną długość. To jest moja opinia. Jakbyś się odniósł do tego. Wiecie co, tylko zaraz ci Marcin oddam głos. Chodzi o to, ten Jürgen Elitim, tak, przychodzi. Z jednej strony ciekawy na Transfermarkcie, z drugiej strony, tak jak mówimy, nigdy nie wiesz, czy to jest Gargamel, czy to będzie dobry piłkarz, więc i nie wiesz, jak go liga zweryfikuje. Ale Marcin, dodaję ci głos właśnie, bo może tak jest. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, jak ty to oceniasz, patrząc na ruchy Legii i to, co Legia ugrywa albo nie ugrywa tak, w ostatnim czasie. Piotrze, zdecydowanie potwierdzam jedną bardzo istotną kwestię. To jest zgranie z drużyną i bardzo krótkie okienko letnie. Tutaj nie da się ukryć, że to nie jest czasami łatwy proces wprowadzić zawodnika, tym bardziej jak już drużyna zaczęła przygotowania, rozpoczęła ten cykle mikro, makro i rzeczywiście zaraz mamy te mecze przełom lipca, sierpnia, bodajże rewanż 3 sierpnia, pucharowy pierwszy mecz, to zgadzam się, że tutaj no niedobrze wygląda fakt, że jeszcze oni nie są w środku w drużynie i nie łykają tego powietrza poznańskiego. Tutaj pisze, że Maciek kontry daje, że po niedzieli mają ogłosić, no zobaczymy jak to będzie. Kajetan 1982 z kolei pisze, panowie, jak to jest, że Legia ma 225 milionów długu i ściąga dobrych piłkarzy, a Kolejosz czeka. Nie mam pojęcia, może dźwignie finansowe. Nie, tak mówiąc poważnie, wydaje mi się, że tu też kontakty Legia ma dobre przez tyle lat, więc jakby wydaje mi się, że to też pomaga. Dariusz Mioduski jest znany w tych strukturach. Wydaje mi się, że to wszystko ma też znaczenie. Nie mówię, że Lech nie jest znany, żeby ktoś tego tak nie zrozumiał. Chodzi mi tylko o to, że Legia pewnie korzysta z pewnych wypracowanych już jakichś swoich kanałów, także myślę, że to jest ciekawe. Ale zobaczmy sobie, słuchajcie, bo to też najlepiej się rozmawia jednak na konkretach, więc zobaczmy sobie, jak wygląda kadra w tym momencie Legii Warszawa, jak jest wyceniana, więc kadra Legii troszeczkę mniej wyceniana, na 30,55 miliona euro. 7 reprezentantów, liczba zawodników 38 w kadrze, średnia wieku 24. Rzeczywiście trochę wydali. Ta kadra jest generalnie rzecz ujmując też ciekawa Legii. Zobaczcie, Tobiasz wyceniany na 5,50 miliona i chyba zostanie, także miał jakieś Kacper oferty, ale z tego, co ja z nim nawet rozmawiałem, też wypuścimy rozmowę z Kacperem niedługo, to chce zostać, tak wyczułem przynajmniej, oczywiście mogę się mylić, ale wydaje mi się, że chce zostać. Tak prezentowała się jedenastka Legii, jeżeli chodzi o ostatni mecz wygrany ze Śląskiem. Wrocław, Tobiasz, Nawrocki, Augustynia, Ribeiro, Makana, Baku, który już odszedł, Śliszy, Josue, Strzałek, Wszołek, Muci i Rosołek. Więc tak wyglądała kadra Legii. Rzeczywiście
Nie powiem, że to jest mocniejsza kadra niż Lecha. Wydaje mi się, że jednak trochę nie. Natomiast patrząc na to, właśnie tutaj jest, tu mamy nabytki, ale to jeszcze chyba nie zaktualizowane do końca, bo to oczywiście jest zeszły sezon. Więc tak wygląda generalnie sytuacja Legii Warszawa. Elitim, tak? Jurgen Elitim. To jest ciekawy na pewno. Nie wiem, czy ciekawy. Zobaczymy. No ja wolę tak nie mówić, bo patrząc na to, co tam ciekawego miało być w Ekstraklasie, a wyglądało to słabo. Legia, właśnie. Legia czy Lech? Bo to jest, myślę, podstawowe pytanie przed tym. A może Raków? Odwieczne pytanie Ekstraklasy. Legia czy Lech? Kiedyś było Legia czy Wisła. Teraz od wielu lat jest Legia czy Lech, i Raków Częstochowa pogodził i jedną, i drugą drużynę. Ja powiem, oczywiście odnosząc się do Macieja tutaj, który stwierdził, że poniedzieli to różne rzeczy mogą się wydarzyć. Poniedzieli Raków Częstochowa może ogłosić transfer w jednego czy drugiego i nikt nie będzie wiedział. Ja tutaj tak, mnie nie chodzi o transfery, czy one będą, czy nie będą. Mnie chodzi o to, i tutaj Marcin się ze mną zgodził, chodzi mi o zgranie z zespołem. Bo to jest kluczowe. Jeśli przyjdzie zawodnik na mecz przed eliminacyjnym, aż zwłaszcza na przykład z Karabachem, z którym będą grać prawdopodobnie na przykład Raków, to taki zawodnik nie jest się w stanie już w 100% wstrzelić w zespół. I to wiedzą tylko zawodnicy, którzy grali w takich meczach, i przychodził nowy zawodnik i był czasami jak ślepe dziecko. No, to byli tacy. No, jak muminki, jak muminki, no. No, Marcin, znasz, no, ale znasz takie sytuacje. Potem ten zawodnik za 2-3 tygodnie wchodził w zespół i stanowiło sile, ale musimy pamiętać, że polskie zespoły nie zaczynają w rozgrywek we wrześniu, tylko zaczynają w lipcu. I to często na początku lipca. I tu jest jakby pies pogrzebany. To sami jesteśmy sobie winni, bo żeśmy mało tych punktów narobili przez różne sezony i teraz, kurczę, musimy się bić gdzieś naprawdę bez sensu od tych pierwszych rund, no bo ambicje mamy większe na pewno. Pytanie, czy możliwości i czy umiejętności, to już jest inna sprawa. Ale myślę, Marcin i Piotrek, jest to mimo wszystko optymistyczne. To znaczy, kupujemy za coraz większe pieniądze, sprzedajemy za coraz większe pieniądze z Ekstraklasy i trzeba naprawdę też przestać się trochę samobiczować, bo już te 11 milionów euro to jest okej. I gdyby tak Lech sprzedawał co sezon na przykład super grajka, tak, za 11, za 15 milionów i był w stanie kupować za 4-5, to uważam, że już naprawdę można dobrych piłkarzy próbować ściągnąć, i będę się upierać, że Golizadek może zrobić różnicę, bo pamiętam go z Mistrzostw Świata. Dla mnie Mundial to jest jednak wyznacznik high top, jeżeli chodzi o piłkarzy, i naprawdę robił tam takie akcje, że pytanie o te kontuzje, tak? Bo to też jest, Marcin, chyba ważne, na ile ze zdrowiem będzie wszystko okej, bo pamiętamy, że Eduardo też przyszedł do Legii, też były oczekiwania wobec niego i tych oczekiwań niestety Eduardo nie spełnił, chociaż oczywiście był w zupełnie innym miejscu kariery, bo Golizadek nie jest tak stary, no, nie jest leciwy, może tak jak był Eduardo. Przychodząc nie, do Legii. Tak, ja nie doszukiwałbym się jakiegoś tutaj dużego ograniczenia w tej kontuzji. Pytanie, na jakim jest, jakiej fazie, co to była za kontuzja, czy to już jest końcówka, czy on zaraz wychodzi i już będzie wracał powoli na boisko, więc to nie musi stanowić ograniczenia. Też pewnie przy tym transferze, jeżeli dojdzie do skutku, ta kontuzja trochę działaczom mogła pomóc, żeby takiej klasy zawodnika, i tak tutaj trochę sobie to analizując, widzę, że rzeczywiście taki transfer zawodnika tego pokroju w gazie mógłby być nierealny do polskiej ekstraklasy, ale w związku z tym, że pojawiła się ta kontuzja, ten zawodnik chce się odbudować, no i pojawiła się też jakaś luka, szansa właśnie dla takiego klubu polskiego, w tym przypadku Lecha Poznań, no i teraz szybko go wprowadzić do tej formy. Ja myślę, że zawodnik, który łapie kontuzję i teraz dostaje określoną szansę, bo on wie, gdzie idzie, jaki to jest klub, jaki jest fanatyzm, wie też, że Liga Polska jest pewnie trochę słabsza, czy tak ją postrzega, niż belgijska, czy jakakolwiek inna europejska, czyli jeżeli jest w nim ta ambicja, a zapewne w wieku 27 lat jest,
no to tylko może się pozytywnie nakręcić na jego pracę, szybki powrót i później przekazanie tej, wykazanie się tą jakością. No i jeżeli ten transfer rzeczywiście wejdzie w życie od poniedziałku, nazwijmy to, to może być naprawdę hit. Jest z nami Kamil Radka, współpracujący z różnymi ciekawymi klubami. Witam Cię, Kamilu. Cieszę się, że dołączyłeś do nas. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór. Z Holandii, z Eindhoven. Kamil do nas dołączył. I za chwilę oddam Ci, Kamil, też głos. Ale jeszcze Wam tylko wyjaśnię, że to była kontuzja kolana. Meczyki o tym donosiły i przeczytam Wam dokładnie, żebyśmy wiedzieli. Z tego, co słyszymy, to zawodnik przeszedł operację artroskopii kolana polegającej na szyciu łękotki. Przy dobrym wietrze piłkarz powinien być gotowy do gry już teraz, jednak jego rehabilitacja przebiega wolniej niż u Szymczaka, który też odniósł podobną kontuzję, czyli kolano. Kamil, właśnie, bo mam nadzieję, że słyszałeś nasz wątek jakby przed tym, jak rozmawialiśmy, czy taki piłkarz, gdyby był w pełni, wiesz, zdrowia i tak dalej, byłaby szansa go ściągnięcia, na przykład twoim zdaniem do Lecha, czy też Lech wykorzystał tę szansę? No 85%, ale wiemy, że wyląduje, co potwierdza też Maciek Maćkowiak na naszym czacie, który jest dobrze poinformowany. No nie bardzo się polską ekstraklasą interesuje. Bardziej, przepraszam, większość w piłce holenderskiej siedzę, ale myślę, że tak. Myślę, że na pewno byłyby duże szanse, że taki zawodnik jak Szymczak jest rozchwytywany przez na pewno wiele klubów europejskich, między innymi tam Sociedad bodajże był. Gdzieś tam zabiegał o niego, więc... Nie, ja pytałem o Golizadecha, wiesz, o tego Irańczyka, czy w normalnej, wiesz, gdyby on był w gazie i tak dalej, bośmy się nad tym zastanawiali, czy było szansę, wiesz, twoim zdaniem go ściągnąć do polskich klubów, czy też nie, bo nam się wydaje, że jak on byłby, wiesz, w takim gazie, to nie byłoby możliwe, żeby go ściągnąć, nie? Jak ty to oceniasz? O, niech skauci Lecha oceniają. Ja nie chciałbym się odzywać tutaj na live o tym, każdy ma swoich zawodników, wiadomo, że każdy klub ma swoich skautów, każdy klub szuka swojej pozycji, danego zawodnika na daną pozycję i życzę wszystkiego dobrego temu zawodnikowi, żeby przyniósł co najlepiej może i był top. No. Jeżeli, właśnie, będzie, to... jeżeli będzie potrzebny Lechowi, to na pewno się nam przyda. Odnośnie jego chciałbym się też w pewien sposób wypowiedzieć, bo właśnie przejrzałem sobie w tej chwili na Transfermarkecie, jak tak naprawdę wygląda i powiem Ci, że w moim wrażeniu tak miał top rzeczywiście w 2020 roku, a 3 lata później jest wyceniany na powiedzmy 40% wartości. Więc to też nie jest tak, że to jest super zawodnik, który idzie cały czas w górę i jest, tak jak mówiliśmy, w piku, przynajmniej wiekowym teoretycznie. Niekoniecznie może być tak, że ma oferty i może sobie przebierać i odbudowywać się w dobrym, mocnym europejskim klubie. Być może po prostu nie ma takich ofert i dlatego rozpatruje ofertę Lecha. Bardzo dobrze, bo jeśli się odbuduje i wystrzeli, to będzie petarda dla Ligi, dla Lecha i miejmy nadzieję dla Polski jako dla reprezentanta w europejskich pucharach. Ale nie patrzmy też na to, że gość kiedyś kosztował 4 bańki i my w tej chwili mamy 5 zachwytu, bo kosztował 4 bańki. No, pijmy nad zachwytem nad Podolskim, który kosztował w cholerę więcej, zdobył Mistrzostwo Świata i strzela piękne bramki, a nie nad gościem, który jeszcze w ogóle po pierwsze nie jest, a po drugie no jest na trochę, przynajmniej na tą chwilę, na takiej równi pochyłej, spadającej. Oby to się odbił od tej równi. Tak, pochyłej. Życzę mu tego absolutnie i Lechowi, jeśli dojdzie do transferu. Tak, Kamil, powiedz, zainteresowanie ekstraklasą i piłkarzami z ekstraklasy, jak patrzysz na rynek holenderski chociażby, który znasz przecież bardzo dobrze, rośnie, chętniej kluby na przykład holenderskie szukają młodych polskich talentów właśnie w ekstraklasie, jak to wygląda twoim zdaniem? Na pewno ogólnie 2 lata temu było tak, że większość tych zawodników szukaliśmy na Bałkanach, na terenie Chorwacji, ale szukaliśmy też Belgii. Belgowie obecnie mają słabą generację. Te zespoły Under 15, Under 16 i Under 17 mają słabą generację. Teraz już większość czasu spędzamy na oglądaniu zawodników z Chorwacji, Słowacji, na Bałkanach, też na Węgrzech oglądam. No i w Polsce. W Polsce i może to tak już powiem, nie?
na kanale Cioną po oczach, zawsze oglądałem, nawet jeszcze w PSW nie pracowałem. No, brakuje podpisu dyrektora i Karol Borys będzie u nas. Jest to największy talent, którego ściągnąłem tutaj do PSW Eindhoven. Bardzo się starałem o to, żeby go tutaj ściągnąć. Rozmawiałem z tatą, dał się przekonać. Miejmy nadzieję, że dobra oferta będzie wysłana do klubu. Brakuje tylko Vanegora Heselinka podpisu. Więc rzecz biorąc, mamy to nie do końca jeszcze. Here we go. Ale mamy, here we go. Na kanale jest Karol Borys, jest Polak po kilkunastu latach. Ja może powiem tak, że walczyliśmy o to od miesiąca, od półtora miesiąca czasu. Z tego względu, że w Śląsku Wrocław się zarząd zmienił. Ja też z ludźmi rozmawiałem ze wszystkimi, między innymi z dyrektorem o wszystkim. Też różne rozeznania były, nie chciałbym tu mówić też o takich rozmowach między nami. Pewne rzeczy są prywatne, ale po prostu tata wyraził zainteresowanie tutaj na przyjście. Czy jesteś do w stanie powiedzieć kwota, jaka została za jaką został wytransferowany? No nie wiem jeszcze. Nie wiem jeszcze, bo jest oferta stworzona, dla Karola taty jeszcze. Oferta jest stworzona dla Karola taty, żeby Karol też dostał, też między innymi sprawy mieszkaniowe chodzi, gdzie będzie mieszkał, czy będzie sam tu mieszkał, czy będzie stamtąd tu mieszkał. Wszystko jest stworzone, oferta miała dzisiaj pójść, jest 22:15. Miejmy nadzieję, że może do północy pójdzie, wiadomo, że okienko transferowe się nie zamyka, że jest jeszcze jutro, pojutrze, dopiero 1 lipca się otwiera, czyli jutro okienko transferowe, więc miejmy nadzieję, że wszystko się uda i wszystko będzie w porządku. I na pewno co mogę od siebie powiedzieć, że dla mnie jako dla Polaka wielkie wyróżnienie to jest, że mogłem uczestniczyć w takim transferze, dostałem takie wyróżnienie. Szef z PSW też mnie już wypytuje, czy do Eindhoven się przeprowadzę, bo mieszkam 60 km, więc pewnie mnie tam potrzebuje w sprawach tłumaczenia i wszystkiego, bo na pewno będę w to zaangażowany. No, sprawy taty są takie, że tata nie ma obecnie menedżera i też trzeba pomóc, ale najważniejsze być dobrym człowiekiem, żeby się chłopak rozwijał tutaj, jeżeli przyjdzie. No i co? Czekamy na derby Faberski Borys. No. Tak jest. To będzie najważniejsze dla nas każdego, nie? Zobaczcie, a więc to, o czym właśnie Kamil wspomina, to coraz młodsi piłkarze i idą do coraz poważniejszych klubów za coraz większe pieniądze. Marcin, jak ty oceniasz z piłkarskiego punktu widzenia dla Karola Borysa ze Śląska? Przypomnijmy, chłopaczek wspaniale się zaprezentował chociażby na Mistrzostwach Europy do lat 17. To chyba najlepszy wybór, jaki może być PSW, bo to jest kuźnia talentów, to jest klub niesamowity, który rzeczywiście szkoli i jest naprawdę takim, może nie przystankiem, bo to jest złe słowo, ale otwiera drogę często do wielkiej kariery. Jeżeli już młodzi chłopacy podejmują taką decyzję wraz z rodzicami i nie chcą zostać w Polsce, pytanie, czy te oferty z Polski się pojawiły i czy były atrakcyjne. Jeżeli się pojawiły, były atrakcyjne, a wybierają Holandii, no to pewnie podejmują odważną decyzję. Kierunek zdecydowanie top, jeśli chodzi o rozwój młodych piłkarzy, no ale mimo wszystko jest jeszcze młodym chłopakiem i wyjeżdża z kraju, więc to zawsze są zwolennicy, przeciwnicy. Osobiście dzisiaj już po tylu latach pewnie bym zachęcał, żeby powalczyli jeszcze w Polsce, no ale wskakują na high level i tam rzeczywiście przy takiej opiece, jeszcze jak jest Kamil na miejscu, to myślę, że to też jest istotne przy każdym wyjeździe zagranicznym, że trafiasz do klubu, w którym jest Polak. Nawet kiedyś wyjechałem na testy i wiedziałem, że jest Polak na miejscu, to automatycznie ten mental zaczyna inaczej funkcjonować, więc to jest istotny punkcik w tym transferze. No a samo miejsce dla rozwoju takiego młodego chłopaka bajeczne, ale też pewnie musi odpowiednio się przygotować do tego, że to nie będzie też łatwa ścieżka, no i uzbroić się w cierpliwość, bo to jest jednak 17 lat i jeszcze trochę czasu do tego wszystkiego, żeby przebić się do pierwszego składu. Miejmy nadzieję, no, ja może coś powiem jeszcze, no miejmy nadzieję, Karol na pewno będzie grał, wiadomo, było mistrzostwo under team
U18 było mistrzostwo, więc będzie Liga Mistrzów i na pewno Karol w niej będzie występował w tej Lidze Mistrzów, będzie też grał w drugiej drużynie. A w Jongach PSV, czyli to jest Gelken Kampion, czyli to jest druga liga holenderska i będzie miał sporadyczne treningi z pierwszą drużyną. Wiadomo, że będą go chcieli budować, żeby tam grał. No, no wiadomo, żeby go nie spalić też, tak? Mega chłopak, też gdzieś go może tak powiem, od pewnego czasu go raportowałem i to było jeszcze przed Mistrzostwami Europy z 3 tygodnie bodajże. Mój szef akurat był na Mistrzostwach Europy, gdzieś tam zaczepił rodziców i znaczy rodziców, pytał się ogólnie ludzi, Polaków, gdzie rodzice, tam Karola. No i tak trafił, że zaczepił tatę Karola niechcąco albo chcąco. Albo chcąco, nie? I, no, no i zaczęły się wszystkie procedury, wiadomo, tak jak mówiłem, zarząd się zmienił w Śląsku i po prostu pewne rzeczy trzeba było od nowa robić, ale miejmy nadzieję, że skończy się to pozytywnie. No, tak jak mówię, ja od siebie powiem, jeszcze to na pewno będzie pisane. Też za wiele nie mogę mówić, bo wiele osób ogląda ten czat i może sobie siedzi 30 osób, a 10 ukrytych, które później gdzieś napiszą, bo co mogę o sobie powiedzieć, no też powiem, no i ja też się nie czuję, ostatnio gdzieś tam media piszą na mój temat artykuły, gdzieś tam stories udostępniłem w przeglądzie sportowym, gdzieś TVP Sport do bramkarzu, więc taka otoczka na mnie położona i też taki spokój chciałbym zachować na razie w sobie, żeby gdzieś nie psuć tej całej sytuacji, która jest z Karolem związana, ale jak już będzie transfer, to będzie top, nie? To będzie top totalny. Będę najbardziej szczęśliwym człowiekiem na świecie, nie? I tam na kolanach będę klękał w szaliku PSV przed nim. Mocne. I życzymy mu pierwszej bramki, jeżeli, bo jak rozumiem, no ja myślę, że to wszystko dojdzie do porozumienia. Nie ma co chłopaka też trzymać w Śląsku, bo umówmy się, to nie jest najlepsze miejsce na razie do rozwoju jego, moim zdaniem, talentu. Marcin, ale dotknąłeś ciekawego i Piotrek też do ciebie ciekawego wątku. Tych młodych piłkarzy wjeżdżających do Ekstraklasy, Skóraś też wyjechał, no już cały czas młody jest, tak to można powiedzieć, do Club Brugge. Ale bardzo ważne jest chyba też, żeby nie za wcześnie, prawda? Żeby jednak ale czasami nie ma wyjścia, bo przychodzi właśnie PSV, Manchester United. Czasami są oferty, których odrzucać nie wolno. To po prostu. Barcelonie odmówisz, nie? Tak. Bo przykładowo tak. Tam rzucam, tak? Ja bym nie odmówił Club Brugge. Ja tam byłem na Akademii, ja tam byłem na UEFA Champions League, jak Akademia Klub NXT gra, to wystarczy przyjechać i popatrzeć, jak oni grają. Super szkolenie, co? Kamil. No piękne, Kamil. Coś pięknego, nie? No właśnie. Zachęcaliśmy w Club Brugge z Ligi Europy w rzutach karnych bodajże, więc tak. Zapamiętałem Brugge najpierw po spacerze, że jest piękna starówka. Szkoła poznańska lepsza. Tak, po stadionie, który przypominał na bułgarski porażkę w karnych. Rzeczywiście chyba Lewy miał fajną sytuację, a Iwan notabene był trener Śląska, nie trafił karnego. Także tak, Club Brugge, Belgia, Holandia. No ale jeśli chodzi o chłopaków młodych, to jest takie magiczne słowo, to zależy. Jeżeli transfer jest przygotowany, jeżeli transfer jest przemyślany, jeżeli chłopak jest mądrze prowadzony, ten nastoletni, przez rodziców, menadżera, przez doradców, no to pewnie ja bym wydał te zielone światło, żeby wyjechał, no bo jest to jednak Europa i jest to odskocznia, jest to niesamowity poziom, ale z drugiej strony patrzymy na chociażby listę transferową chłopaków, którzy kształtowali się, dorastali w Akademii Lecha, pamiętam jeszcze Janka Bednarka z rezerw, jak tam jeździłem na treningi już chyba ku końcowi, czy gdzieś też jakieś treningi dodatkowe brałem, więc jakby jest ten rozwój dla chłopaka też w Polsce i jeżeli wytrzyma ciśnienie i dziecko, ten nastoletni chłopiec i rodzice i wszyscy dookoła wytrzymają ciśnienie i on zostanie, to uważam, że to nie będzie stratny. Podstawowy warunek, musi to być plan długoterminowy na tego chłopaka, no tak. I musi być przygotowana też ścieżka, nie tylko jego rozwoju, ale też jakiejś gwarancji. Nikt nie da mu gwarancji, że będzie grał w pierwszym roku. To tak, oczywiście. Ale jest gwarancja, że jest długoterminowy plan na tego chłopaka, a nie, że przyjechał do Akademii, ma 16 lat, może jakoś to będzie. To ten, oczywiście dzisiaj to już praktycznie nie
funkcjonuje, bo to jest bardzo duży profesjonalizm w tych akademiach polskich, no ale jednak cały czas jeszcze nie jesteśmy, mimo dzisiaj też mówię, fajnych liczb, pokazania tego progresu w polskiej ekstraklasie, tego nakładu finansowego, nowe akademie w Poznaniu, w Warszawie, to jeszcze nie jesteśmy tak konkurencyjni chociażby z PSV, czy z Feyenoordem, czy z Club Brugge. Nie, to nie ma to, tak. Nie, to no niestety jeszcze tam cały czas gonimy, ale no myślę, że wszystko zależy od jak wspomniałem, od tego ogółu, jak to jest przygotowywane przy tych transferach tych właśnie młodych chłopców. Jest ja pytanie taki... Poczekaj, Piotruś, bo jest pytanie jeszcze do Marcina z naszego czatu i zaraz ci oddam głos. Mrduludulu, nasz stały widz, pisze: Marcin, czy Legia lub inne kluby nie pytają o kupno waszych, czyli Lecha, młodych wilków, czy Lech odrzuca z góry handel takimi transakcjami? Wiem, że tam masz fajne kontakty z różnymi osobami w klubie. Czy to jest tak, jak jeżeli Legia rzeczywiście przychodzi do Lecha, to jest, mówię po młodych, chociaż Bielika wyciągnęli, tak? O ile dobrze pamiętam Krystiana w ten sposób. Jak to wygląda? Czy jest z góry odrzucana propozycja Legii na przykład za młodych? Niestety kontakty mam, ale takie facebookowe. Ale są! Takie wiedzy. No mam brata. Znajomych to na Facebooku. Na Facebooku znajomych szukać. Najważniejsze. Tak. Myślę, że w ramach bardziej tezy, domniemań niż jakichkolwiek faktów mogę stwierdzić, że takich akcji zbyt wiele nie ma i raczej oba kluby się skupiają na tym, żeby ten wachlarz penetrować już pewnych kierunków zbudowanych, wypracowanych, jak już to można powiedzieć, że zaglądają tutaj do sąsiada, nazwijmy to zza miedzy, ale to nie jest jakiś profil w działaniach transferowych, żeby skupiać się na wyciąganiu zawodników, jednak są te akademie od siebie takie oddalone, nazwijmy to polityką, sterylne względem siebie też i raczej nie przepuszczają, ani nie wpuszczają procesów, dobra, to w Lechu się tam pojawił 16-latek, aczkolwiek na pewno są i pewnie Kali może to potwierdzić, sytuacje, gdzie dany zawodnik młody, zdolny jest rozchwytywany przez jedną i przez drugą akademię i są rzeczywiście czasami przepychanki, do której trafić to Legia czy Lech, czy też jeszcze dodatkowe i inne akademie polskie. Piotrek, chciałeś coś jeszcze, bo ja ci się... Tak, chciałem powiedzieć, bo ja mimo wszystko mam pewien taki dysonans, jeśli chodzi o zawodnika 17-16-letniego, który wyjeżdża za granicę i to za duże pieniądze. Z automatu taki zawodnik trafia do bądź drużyny rezerw, drużyny juniorów i tam jest, nazwijmy to, doszkalany, przygotowywany i tak dalej. Z mojej perspektywy, i panowie no chyba mi potwierdzicie, wielu zawodników 17-18-letnich wychodzi w Premiership, w Premiera Division, w Serie A i grają w podstawowym składzie. Jeśli ktoś jest zdolny, ja uważam, że nawet zagrać w słabszej lidze, ale w dorosłej, już z dorosłymi piłkarzami, inteligentnymi i dobrymi piłkarzami, ten chłopak więcej wyniósłby w Śląsku z trenerem na przykład Magierą, który jest świetnym specjalistą, niż jeśli pójdzie do PSV i będzie tam grał z rówieśnikami. On będzie być może nawet wyróżniającym się rówieśnikiem, ale będzie tylko i wyłącznie grał z rówieśnikami. Jeśli w wieku 17 lat grałby z dorosłymi, w pełni profesjonalnymi zawodnikami, nawet w polskiej ekstraklasie, pod wodzą dobrego trenera, który jest Jacek Magiera, ja przynajmniej tak uważam, moim zdaniem wyniósłby więcej. Być może po roku gry w Śląsku i pokazaniu się nie poszedłby za przykładowe, bo mówi się podobno o granicy około 3 milionów, nie poszedłby może za 3, ale za 15. Tego też nie wiemy. Bielik zagrał w 3 mecze chyba w Legii Warszawa i poszedł też za jakieś tam ogromne pieniędzy. Tak, więc ja mam taki dysonans. Być może to jest najlepszy ruch, ja też Kamil, żebyś nie pomyślał, być może to jest najlepszy ruch Karola, i tego nie wiemy. Ani ty pewnie do końca nie wiesz, bo różnie może się wydarzyć,
Ja mam taki dysonans w przypadku młodych, bardzo młodych zawodników. To tylko tyle. Zaraz Kamilowi oddam głos. Ja tylko powiem, że z tego, co Kamil opowiadał, to on zostanie włączony jakby do drużyny, która gra w drugiej lidze, tak? Holenderskiej, więc to jest, myślę, dobry poziom. No między innymi, no na pewno będzie występował w swojej kategorii wiekowej w drużynie Under 18 i będzie grał w lidze mistrzów i to będzie jego właśnie, drużyna, w której będzie na co dzień trenował i w której będzie grał, tak? Ale też będzie w drugiej lidze holenderskiej. A grał, to jest druga liga holenderska, no to nie jest jakiś top, mega poziom. Na pewno Ekstraklasa jest lepszą ligą, no, ale ja myślę tak, Karol ostatni sezon występował na ławce rezerwowych Śląsku Wrocław. Najwięcej meczy rozegrał w reprezentacji Polski u trenera Marcina Górskiego. Tak, zgadzam się. Kontrakt ma do 2024, czyli jeszcze przez kolejny rok. No, tata nie przedłużył tego kontraktu, więc Karol będzie za darmo już, by mógł podpisać w styczniu kontrakt za darmo, tak? Gdzie chciał, to sobie idzie. Milan okej. Milan jest Primavera. Tam to jest no, słaba szansa na rozwój. Milan nie wprowadza przeważnie zawodników do pierwszej drużyny. No co mam powiedzieć? Ja myślę, że mając kontrakt przez rok, że niechętnie włączaliby go do tej pierwszej drużyny, żeby on tam rozegrał 30 meczów, promocja zawodnika, młodego zawodnika, promocja, ja uważam, że... Ale Piotrek, wszystko robią wszystko odwrotnie. Gdzie za darmo odejdzie. No właśnie. I Piotrek, pamiętaj, że w Śląsku robią wszystko odwrotnie niż po ich robić. Pewnie tak było do tej pory, więc to jest klub patologia. Do tej pory był, mam nadzieję, że się to zmieni teraz po zmianie właściciela, ale to był klub patologia. Znaczy patologia, ja może wam tak powiem, tak szczerze tutaj tam, że ja mam kontakt z Dawidem Baldą, z nowym dyrektorem, mam z nim prawie kontakt na co dzień, rozmawiałem przez telefon i jest naprawdę mega gościem, wiadomo, że każdy sobie wyolbrzymia. Ma zawodników, nawet wiem, jakich chce zawodników, tam nie będę mówił, jakiś ma progres na ten klub, żeby zrobić ten klub lepszym, a też podobną historię, między innymi jak ja, gdzieś tam przeszedł, gdzieś się spinał do jakichś centrów logistycznych, od pracy w logistyce, rok temu czy dwa lata temu chciał scoutem zostać w PSV Eindhoven, rozmawiał z Vanegorem o Faselinkiem, ale u nas jest w klubie tak, że tu tylko skauci, którzy pracują w PSV Eindhoven, muszą mieszkać w Holandii i 100 km od Eindhoven, więc tak samo tak jak wygląda z zawodnikami w akademiach, a jak zabija tych z regionu najbliższego, a Eindhoven ze swojego regionu i nie ma podkradania sobie zawodników, tak? Gdzieś tam się znajdzie coś. Bo to jest ciekawe, co czy ty dyrektora Baldę oceniasz pozytywnie? Ja bardzo go pozytywnie oceniam. Dla mnie to jest mega człowiek. Ja nie miałem kontaktu z Piotrkiem Waśniewskim, ale na przykład z panem Krzyśkiem Paluszkiem mam kontakt do dzisiaj. Wiem, że książki pisze dla PZPN-u. Też fajny człowiek, no wiadomo, gdzieś tam był w tym Śląsku i ja może tak powiem, Gdańsk i Wrocław, ja to tak może historią się nie interesuję, bardziej geografią, ale też Polską mamy takie piękne miasta, mamy Gdańsk, Wrocław, mamy takie piękne stadiony w tych miastach i tak naprawdę puchary europejskie dałyby Polsce duży pryzmat, dużo turystów na pewno. No tak, 100%. Też by jakaś kasa się znalazła, jak to się mówi, na to, żeby opłacać te stadiony, to wszystko, nie? No tak to wygląda, nie ma co się oszukiwać, trzeba prawdę mówić, ale ja mega jestem za tymi klubami, myślę, że Lechia wróci do Ekstraklasy, Śląsk gdzieś wyżej będzie, gratulacje Ligi Konferencji, finału będą mieli w przyszłym roku, nie? We Wrocławiu, ważna wiadomość, tak, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Zawsze jest promocja. U nas był finał Ligi Mistrzów Kobiet, tutaj w PSV Eindhoven, na stadionie Eindhoven. Ewa Pajer strzeliła bramkę w trzeciej minucie na 1-0. To była piękna, ale co Barcelona zrobiła w drugiej połowie, to był cyrk, nie? Brama za bramą tam szła. No, tak to wygląda niestety w piłce. Marcinie,
krótko jeszcze o Lechu, jakby bym chciał, żebyśmy jeszcze wrócili przed końcem. Właśnie Lech produkuje najwięcej takich Borysów w sumie tak naprawdę i to jest niesamowite. I to jest niesamowite, patrząc na to, ile Lech sprzedaje, coraz więcej jest takich piłkarzy, ale ja o jednego jeszcze i ciebie, Kamilu, i Piotrka, wszystkich was tutaj w naszym studio chciałem spytać o Filipa Marchwińskiego, bo ja jestem znany, że ja w niego bardzo wierzę. Uważam, że to jest chłopak niesamowicie utalentowany, fajnie poukładany w głowie. Widziałem go od lat 15, tak naprawdę go obserwuję, kiedy grał w reprezentacjach młodzieżowych. Pamiętam, jak we Wrocławiu był najlepszym zawodnikiem meczu, Zbigniew Boniek mu przekazywał nagrodę, fajnie wyselekcjonowany przez PZPN, także w tych reprezentacjach juniorskich. Marcin, czy Filip, czy to będzie taki sezon, o ile rzeczywiście zostanie w Lechu, czego uważam, że powinien zostać, ale jeśli zostanie, czy to będzie taki sezon przełomowy dla Filipa, twoim zdaniem? Czy Filip odpali? Pytanie. Znaczy już odpalił trochę bramek strzelił, to nie jest tak, że on nic nie grał, tak? A ja ale myślę, że tak, że i sam on i większość wokół Lecha osób oczekuje od niego więcej, a on sam od siebie na pewno oczekuje więcej, bo wie, jaki ma potencjał. Jest bardzo długo w Lechu, kiedyś rozmawiałem na jego temat z Zakiem, który się wypowiadał bardzo, Zbigniew Zakrzewski, bardzo pozytywnie się o nim wypowiadał i rzeczywiście ma te 21, poprawcie mnie, lat i zaraz będziemy, tak, rekordy meczów w Lechu, czyli rzeczywiście to już jest taka liczba, która mówi, stary, musisz zaraz stąd spadać, bo jesteś bardzo młody, masz już bardzo dużo meczów w Lechu, więc czas na nowe wyzwania, tym bardziej wyjazd. Ja myślę rzeczywiście, że ty, Łukasz, potwierdziłeś, czy zaznaczyłeś, że ten sezon miał, zeszły, już dał takie sygnały, tylko to jest zawodnik, którego stać na to, żeby był regularny i myślę, że ta regularność w tym sezonie jakby nastąpiła, to będzie to jego ostatni sezon w Lechu i odejdzie za fajną kwotę, z pełnym spełnieniem, zrealizowaniem się, jeszcze najlepiej z sukcesem, ale myślę, że to już jest Filipa ostatni dzwonek i tak zapewne on o tym wie, jak i reszta. Który on jest rocznik? Potencjał straszny. Zaraz wam powiem. 2002 chyba, z tego co kojarzę. No, to ostatni dzwonek już. Ostatni dzwonek. Nawet dla mnie. Nawet dla mnie, bo ja do PSB robię 14-20, nie? Aha, okej. Okay, czyli co? No to nie, to on się już nie łapie, ma 21. A pójdzie do Brisz. Ja nie robię pierwszej drużyny Mistrzostwa Świata, oglądałem, ale ogólnie czasami czasu nie mam i może dobrze, że tego meczu z Mołdawią nie oglądałem. No chyba dobrze. Znaczy widziałem skrót i no bolało mnie jako fanatyka futbolu i polskiej reprezentacji, bardzo to bolało. No, nie wiem, jak mogą zawodnicy tak zagrać, którzy grają w takich klubach jak Juventus. Konie, Kamil, spotkamy się na Mistrzostwach Europy. Ja przyjeżdżam na pewno, bo będzie cała Polska. Kochani. Ja będę na Holandii. Piotrek i Kamil. Marchwiński, Piotrek, ja kiedyś widziałem w nim następcę Roberta Lewandowskiego i cały czas uważam, że to może być piłkarz, który da kadrze bardzo dużo i będę w niego wierzył do końca. Piotrek, jak ty widzisz, czy to jest sezon, gdzie ten Lechita właśnie odpali, zacznie strzelać po 10, po 12 bramek? Jak ty widzisz Filipa? Jeśli nie odpali w tym sezonie, to już nie odpali nigdy. To będzie zwykły, przeciętny ekstraklasowicz, bądź zacznie grać w jakichś przeciętnych drużynach, wyjedzie za granicę i to się skończy, jak wielu innych piłkarzy. Życzę naprawdę mu jak najlepiej, bo on naprawdę ma potencjał, lubi wkiwnąć, lubi pójść, ma to coś, naprawdę ma to coś, ale nie zagrał jeszcze takiego meczu, który można by powiedzieć wow, nie co wygrał. On zrobił, prawda, Marcin? Nie wygrał jeszcze, tak, nie wygrał meczu. To jest nie. W tych jednostkach wybitnych, takich z odpowiednią skalę zachowując, to trzeba czasami wygrać mecz, czy stylić. Macie rację, no tak, rozumiem. I tutaj bycie potencjalnie fajnym, cały czas perspektywicznym, to nic nie daje. Musisz mieć to coś, co kończy, co zrobisz, strzelisz bramkę, gdzie zespołowi nie idzie i strzelasz bramkę na 1-0, albo strzelasz bramkę na 3, nie wiem, 4-3, bo nie idzie. Wchodzisz nawet w końcówce i robisz różnicę, ciągniesz zespół za sobą. Ja
no przykro mi powiedzieć, ale ja tego u niego na tą chwilę przynajmniej nie widzę, więc dlatego mówię, odchodzi Skóraś, który być może go też blokował, bo to też trzeba brać pod uwagę, że jest skupiony, drużyna jest skupiona na tym takim liderze młodym, którego też jakby nie patrzeć, drużyna promuje. Być może to teraz będzie jego czas. Dlatego mówię, jeśli tego nie wykorzysta w tym sezonie, według mnie stanie się zwykłym, przeciętnym, dobrym ekstraklasowcem i nic więcej. Ja w niego cały czas wierzę. Tak jak powiedziałem, Gargamel to Gargamel, Marchwiński to jest człowiek ciony. Wolę Marchwińskiego od jakiegokolwiek Gargamela. To tak, żeby tak nie było wątpliwości. Filipowi mówimy tak, Gargamelu mówimy nie. Kamil, jak ty widzisz? Marchewka ma jeszcze szansę na zrobienie czegoś dużego w europejskim także futbolu, czy musi to potwierdzić w tym sezonie? No musi potwierdzić w tym sezonie, no ma już 20 lat jednak, tak jak pan Piotr mówi, że niestety musi potwierdzić, gdzieś tam miały jakieś wejście w Pucharach, raz może, czy dwa? Gdzieś wszedł, któryś Pucharach w fajnie zagrał. To, że zagrał fajnie, to nie znaczy, że miał wejście z Pucharach, no nie przesadzajmy, no to też by... No to miał... Znaczy, to było wejście Smoka, gdzieś strzelił bramkę, no i tyle się skończyło, nie? I to wszystko się zakończyło, no. No ja myślę, że jak chłopak się chce rozwijać, ja nie mówię, idzie już do Europy, gdzieś tam biegnie po tych klubach typu Bundesliga, bo tam to by zginął na osce rezerwowych, no przepraszam, fajny chłopak, lubię go, ma fajną technikę, ale tak jak mówimy, no rzecz biorąc, nic nie pokazał wielkiego w poprzednim sezonie i To jest jego ostatni. Przepraszam, bo nie usłyszałem, Kamil, o kim mówisz? O Filipie Marchwińskim. O Filipie. Słabo w zeszłym sezonie to wyglądało. Ja tak nie oglądam mecze polskiej ekstraklasy, widziałem tą Ligę Konferencji, oglądałem na pewno, kibicowałem Lechowi, fanatykiem Legii Warszawa jestem, ale wiem, że Lech ma najlepszą akademię. No. O proszę. No, jest się, no tak, i już masz kredki. To jest koniec. Ale Legia wychowuje najlepszych bramkarzy. Oj, to trzeba przyznać. To jest niesamowite. To trzeba przyznać. Ale jest jeszcze jeden zawodnik, o którym chciałem z wami porozmawiać. Już teraz sobie rozmawiamy o ciekawych zawodnikach. Moim zdaniem Dadinho, czyli Robert Dadok, jak utrzyma pewien poziom, bo to jest chłop, który wygrał parę meczów Górnikowi i on ma naprawdę gaz niesamowity. Bo do Marcina chciałem też o Dadoku pogadać chwilę. Robert Dadok. Ja mu powiedziałem jedno i zobaczymy, to jest też przepowieściciony, zobaczymy, jeżeli utrzyma poziom taki, jak ma w kilku spotkaniach, miał naprawdę, Górnik zresztą moim zdaniem może być rewelacją ligi teraz za Jana Urbana, typuje ich do tego miana. Dadok, czy to jest piłkarz, który Marcin twoim zdaniem, jeżeli ustabilizuje formę i on ma naprawdę też gaz, no bardzo lubię jego grę, sposób w jaki gra, czy to może być zawodnik nawet na miarę reprezentacji klubu zagranicznego, mocnego? Ma już swoje lata, okej, ale też nie jest stary, nie przesadzajmy. Jak ty oceniasz Dadoka, jego potencjał i możliwości? Na pewno potencjał ma, tylko pytanie teraz, jak otoczy się jakością drużyny, czyli jak będzie funkcjonowała drużyna, na jakim poziomie ma Łukasza Podolskiego, więc to już jest na pewno fajny argument, a do tego, żeby ten potencjał wykorzystać. Rzeczywiście ma coś w sobie i myślę, że jest w stanie wykreować siebie jako zawodnika ponadprzeciętnego w Górniku, to sprawi, że będzie transferowany, a tylko ten transfer sprawi znowu dalej, że będzie mógł zaistnieć czy w Europie, czy zacząć się ocierać o reprezentację. Więc ja bym go widział w kadrze, bo on ma gaz, on ma kiwkę, on ma takie, i tak jak Piotrek powiedział, że trzeba wygrać kilka meczów, Robert to zrobił dla Górnika. Ja jestem jego wielkim fanem, w sensie sposobu gry też, bo ja uważam, że Polska nie ma tak dużo piłkarzy, którzy grają w ten sposób jak Robert, przebojowo, nie boi się i tak dalej, więc stąd ja go wskazuję, jako takiego, on ma 26 lat, więc bez przesady, nie jest też piłkarzem nie wiadomo jak wiekowym. Piotrek, jak ty, i Kamil też, do ciebie będzie to pytanie, jak ty oceniasz właśnie ewentualnie Roberta i możliwość, że będzie jednym z lepszych piłkarzy w tej lidze, w nadchodzącym sezonie. Znaczy, jeśli chodzi o Roberta, no, dla mnie to jest solidny gracz ekstraklasy, potrafi rzeczywiście szarpnąć drużyną i tutaj naprawdę chwała mu za to, ale ja z całym szacunkiem dla niego, za całą pracę, którą wsadza w ten zespół,
ja bym go nie gloryfikował. Ja bym się na przykład skupił na zawodniku, który jest bardzo blisko Lecha. Mimo wszystko wiem, że też są pogłoski o transferze. Mówię o Kajetanie Szmycie z Warty Poznań. Dla mnie to jest zawodnik, który ma dużo większy potencjał od Roberta. Nie ujmując, jeszcze raz potwierdzam Robertowi, przede wszystkim ze względu na wiek. Kwestia, czy jeśli przyjdzie do Lecha, bo takie są pogłoski, czy będzie dawał radę, bo jeśli da radę, to jest chłopak, który ma 21 lat. Jeśli on wystrzeli w Lechu, to będzie gość, który będzie pierwszym dla mnie kandydatem na ekstraklasę. To jest gość, który potrafił robić różnicę w Warcie. Czy się, Marcin, ze mną zgodzisz? Tak, tak, kiwam głową, bo wykopałeś świetnie tego chłopaka. Ja widziałem jeden mecz, tak za dużo też nie oglądam, tym bardziej Warty, ale widziałem jeden mecz, widziałem jego w akcji i od razu zrobiłem wielką... Zwraca uwagę, nie? Niesamowite inklinacje, poruszanie się, te ciało, technika użytkowa i rzeczywiście na końcu dopiero słyszałem po jakiejś chwili, że ma 21 lat, więc w pełni, Piotr, z tobą się zgadzam, ale ten transfer do Lecha byłby dla niego top od razu sprawdzianem. Jest tak. Spakowany na bardzo głęboką wodę, bo niby to blisko, ale bardzo daleko, bo Warta nie ma presji. Tam nie ma presji, tam jest to tak jak ja grałem Amitę Wronki, przyszedłem do Lecha Poznań. To nie, to była blisko też Wronki Poznań. Zupełnie dostałby niesamowity strzał, jeśli chodzi o presję, jakby to dźwignął. To może być top pod reprezentację. Tak, oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że tutaj tu jest gość, który jeśli pójdzie rzeczywiście do Lecha, bo tak jak mówię, pewnie potwierdzi, że takie pogłoski też są w Poznaniu. Jeśli tam trafi i złapie to coś, to jest zawodnik do pierwszej jedenastki i do pewnie transferu za sezon 2 do naprawdę top league. Dokładnie. Ciekawa sprawa. Powiedzcie mi teraz, Kamil, bo ciebie nie zapytaliśmy jeszcze o te dwa... Ja o Robertu Dadoku mogę powiedzieć tak. Kiedyś tam live oglądałem, był u pana Robert Dadok. Był. Robert Dadok, jak ja byłem dzieckiem, bo ja od 12 roku życia, później w Anglii mieszkałem, ale jako 9-latki na pewno graliśmy pomiędzy sobą, bo Robert Dadok pochodzi z Puńcowa, z Tempo Puńców. Jestem z Ustronia Kuźnia, Ustroń Tempo Puńców. Na pewno graliśmy między sobą, gdzieś tam chłopaka kojarzę. Ja myślę, że się fajnie rozwija. No, wiadomo, czas ucieka już 26 lat, to kariery w Realu Madryt nie zrobi, to wiadomo, nie? Ale, nie, no nikt nie mówi o Realu, chociaż wszystko w piłce jest możliwe. No, nie oszukujmy się, nie w tych czasach. Może za czasów pana Włodka Lubańskiego tam gdzieś to było możliwe. Więc ja myślę, że dla niego taka liga belgijska właśnie, czy holenderska, to by pasowała w tym wieku, żeby tu przyszedł. Dokładnie. Na pewno by były opcje, a nie różni się to aż tak wielkim poziomem od ekstraklasy, nawet w niektórych meczach wiadomo, że Lech Poznań czy Legia Warszawa zawsze będą się wyróżniać od tych średniaków belgijskich, od tego, no... Już się lepiej ta liga belgijska rozwija od 4 do 8 miejsca tam, to na pewno Lech i Legia Warszawa przebijają tam różnicę, ale wiadomo, że z Belgii można wyjść gdzieś bardziej na wyżynę jeszcze, jeżeli by chciał. Zdecydowanie. No przykro mi to mówić, jestem Polakiem, kocham Polskę, chciałbym, żeby ta liga się rozwinęła, ale niestety... No niestety, tak to wygląda, jak wygląda. Zawsze będziemy tak mieli, że będziemy czekali na europejskie puchary, a te europejskie... No ja gratuluję Lechowi Poznań za to, co zrobili w poprzednim sezonie, bo i tak daleko doszli, ale ogólnie każdy czeka na eliminację Ligi Mistrzów, a to się przeważnie kończy na drugiej rundzie. To jest smutne. To jest akurat i bardzo na trzeciej smutne, rundzie Ligi Konferencji eliminacji. Więc... Maciej Maczkowiak donosi, na stadionie w Poznaniu odbyła się już sesja zdjęciowa goli Zadecha. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na oficjalne potwierdzenie transferu, więc gorąca tutaj sprawa, co się dzieje wokół goli Zadecha. Mamy skoro jest sesja, to chyba już jest coś mocno na rzeczy. Czyli praktycznie klepnięte, bardzo fajnie. Ali goli Zadech przychodzi. Here we go po raz drugi. Here we go na kanale Cioną Połoczek. Tak. No ja powiedziałem, tak jest. Jest 40. Ja może powiem, ja też chciałem
To, że prawie jest klepnięte już z Karolem tutaj powiedzieć to na tym kanale. Zawsze pana Łukasza znałem, zawsze oglądałem jego live'y. Jeszcze kiedyś my tam pogadaliśmy na live'ie, to była inna sprawa. Tak. Też trzeba było to usunąć, ten live. Nie chciałbym tu się odzywać za innych czasów. Też byłem w PZPN-ie na wolontariacie. Teraz bardziej się rozwijam, z tego zrezygnowałem. A tam miałem kontakt z ludźmi poprzez telefony, to mogę się spotykać codziennie na żywo, mogę być na akademii, mogę sobie wejść gdzie chcę, to jest dla mnie wielkie naprawdę wyróżnienie. To jest super sprawa, tak. Że też klasę przygotowuję na nowy stadion, zobaczymy jak to będzie wyglądało, fajny projekt jest, więc no. Ja jeszcze chciałbym podziękować panu Łukaszowi tutaj na live'ie za numer telefonu od pana Włodka Lubańskiego. Dostałem książkę ze specjalnymi życzeniami. Włodka, do pana Włodka, dałem ci. Tak. Dla mnie w tamtym tygodniu był na turnieju tutaj w Tilburgu. Mega rozmowa, no naprawdę, naprawdę mega człowiek. Pytałem go tylko, jak po Mołdawii, to powiedział, ja jestem ciekawy, co oni teraz zrobią. Ja jestem ciekawy, co oni teraz zrobią. Mówię, że... Kamil, to a propos Mołdawii, to zachęcam ciebie, Marcin, również. Jeśli używacie bądź ktoś z waszych bliskich TikToka, to wczoraj byłem na meczu reprezentacji w Braniewie z drużyną w Old Boy Braniewa i całej historii. Przeprowadziłem tam plus minus około 12 wywiadów z reprezentantami Polski. Też pytałem kilku o mecz reprezentacji w Kiszyniowie. Zachęcam naprawdę, tam już w tej chwili jest, nie wiem, 4 albo 5 tych filmów, będę wrzucał do jutra wszystkie. Jest fajny materiał, naprawdę rewelacja, polecam, zachęcam, wejdźcie na TikToka, posłuchajcie, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Bardzo fajne rzeczy się działy też podczas naszej rozmowy. Dwa najważniejsze newsy. Karol Borys w PSV, a praktycznie wszystko dopięte, a Golizadech, sesja zdjęciowa w Poznaniu, więc Ali Golizadech też przechodzi. Prawdopodobnie suma około 2 milionów euro, więc zbroi się ten Lech. Życzymy wszystkim dobrze. Wszystkim dobrym klubom. A Pazdan? I Pazdan jeszcze. Wieczysta Kraków, właśnie widziałem to dzisiaj, piękny transfer, wysyłałem do wszystkich znajomych, bo nie wierzę, co tam się dzieje, ale tak. Jak stać, to mają kasę. Coś nie? Niesamowitego. To Bogatemu zabroni. Nie ma tak awansu, jest. Nie ma, nie? Nie ma, tyle ja próbują. Ja chciałbym coś jeszcze powiedzieć. No może będzie here we go, ale będzie za miesiąc następny, może polska kolonia się utworzy w PSV. Proszę. Mamy tutaj bramkarza Błażeja Tetera, który się rozwija, grał 6 lat w Vitesse Arnhem, zweryfikowali trochę chłopaka przez wzrost. Troszkę za mały był, teraz sobie sam robi przygotowania motoryczne. Trenuję u pana Gregora Pogorzelczyka, stworzyłem polską reprezentację z najlepszych tu polskich zawodników w tych klubach holenderskich. Wziąłem ich na wielki camp, wielki turniej do Belgii na Next Generation Camp. Tam był Prince Musumbo, Aster Frank z Milanu jest, Amber Tysiak była kapitanka reprezentacji Belgii, taka fajna moja koleżanka też, pewnie słyszeliście, jak nie, gra w West Hamie United. Więc tak. Taka ładna jednak, taka. No, ładna, nie? Ładna, no, ładna. Cicho, bo moja kobieta ogląda. Każdego kobieta ogląda. No, moja nie, ale okej. Okay. Słuchajcie. No mówię do końca jeszcze, nie? No i dostał dziką kartę z tego turnieju, wyleciał na camp do Turcji, na najwyższy camp z Gilbertem Rooksem, z trenerem 10-letnim, który Thibaut Courtois trenował. Wczoraj artykuł wyszedł w telewizji polskiej na temat Błażeja. Miejmy nadzieję, że się będzie rozwijał. To jest taki mój top talent. Będzie testowany na początku sierpnia w PSV Eindhoven. Ja już z szefem rozmawiałem. Też mu przesłałem potrzebne do tego dokumenty i wszystko, więc... Trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki też za młodego Błażeja Tetera. Miejmy nadzieję, polska kolonia po Tomaszu Iwanie tu wiedzie, bo Tomasza Iwana takie stare zdjęcie jest w klubie, że mu wysłałem ostatnio, bo mam kontakt, mówię, wysłałem, mówi, haha. No właśnie, Tomek Iwan, pamiętamy, PSV Eindhoven. Bardzo dziękuję, myślę, że bardzo mocny i fajny program. Naszym gościem był Marcin Kikut, były piłkarz Lecha i były reprezentant Polski, Kamil Radka, scout współpracujący z PSV Eindhoven i Piotrek Niedbała, kanał Cioną po oczach. Dziękuję wam wszystkim, panowie, jeszcze nasza tyłówka i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć. Salutare. Dziękujemy. Ciao.